Dobry wieczór. Piotr Karaśko, witam serdecznie i zapraszam na wiadomości, które już za dwie minuty. Filonia! Panie w tym ancugu, co pan tu robi? Przepraszam, pan Piotr Karaśko? Tak, to ja. Pan. On! Jak żywy! Tak, tak. Bo jest taka sprawa, bo listonosz przyniósł panu awizo, zostawił list tam dla pana. List zostawił? Nie list, tylko list. A list. List. Także tak. Jak pan jeszcze pójdzie po korytarzu, to pan go złapie, także niech pan szybciutko biegnie. Idź pan na jednej nodze. A co z wiadomościami? A nie, spokojnie, my tu się wszystkim zajmiemy, tu wszystko panu przepilnujemy. Dobrze, to. Dziękuję. Uwaga, za 20 sekund wchodzimy na antenę. Ojejku! To co teraz? Kto poprowadzi wiadomości? A ja spokój się, Adam! Nie, spokojnie! Heniek poprowadzi wiadomości. Co Heniek? Heniek. No Heniek, no co nie poprowadzisz? Poloneza prowadziłeś, tej wiadomości poprowadzi. Poloneza prowadziłem, ale na studniówce. To co on? Dobra, no to poprowadzę. No. Okay. A co dalej? Sport? Pogoda? Ja wezmę sport, Adaś weźmie pogodę. Ja pogodę? Ty najlepiej wiesz. Za 5 sekund wchodzimy na antenę. Uważaj, Adam! Popatrz na siebie, ty wyglądasz jak pogoda. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Henryk Brzeziniak i będę dzisiaj prowadził wiadomości dla państwa. Specjalnie ja, właśnie tutaj z tego miejsca, będzie to specjalne wydanie wiadomości, neonówka wesołych wiadomości. Jestem zwykłym, szarym człowiekiem, który zawsze chciał poprowadzić wiadomości i to dzisiaj właśnie się spełniło. No to zaczynamy. Warszawa. Warszawa. A, to tu się gada, tam gra. Nie głupie takie, teraz pomyśleli te. Dobra, lecimy. W parku pojawiły się pierwsze przebiśniegi. Co to za wiadomość jest? Ja wiem, co to? Pierwsza wiadomość, news dnia. O, co to? Folder gołe, nie? To nie. XXXX. Jakiś normalny folder. O! Tego nie czytać. O. Nie czytać. Dobre, dobre. O, jest. Gdańsk. Strajkujący stoczniowcy zaskoczeni. Rząd przyłączył się do strajku. Stoczniowcy czują się oszukani. O tym, jak długo potrwa, będziemy rozmawiać ze znanym wróżbitą i zarazem ministrem finansów. Warszawa. Git. Rząd w dalszym ciągu twierdzi, że koalicja trwa i trwa mać. Sejm. Po 3-miesięcznej debacie Sejm uchwalił, że w tym roku Sylwester odbędzie się 31 grudnia. Przeciwko byli tylko posłowie prawosławni. Ateiści wstrzymali się od głosu. Dobrze, proszę państwa, skoro jesteśmy już przy tematyce świątecznej, to pozostańmy przez chwilę. W Wigilię pewnie niejedna polska rodzina zadaje sobie proste pytanie. Bić albo nie bić? O tym problemie nasi korespondenci prosto z Jeleniej Góry. Przed państwem kabaret Paranormalny. Sąsiad! Sąsiad! Ciszej tam! Co, Sylwester? Krysia? Krysiunia? Zobacz, co tam pod choinką! No zobacz, zobacz, ile kurzu! Weź to sprzątnij! Janusz! Januszek! Idzie moja perełka! Mam dla ciebie świąteczną fuchę! Co? O nie, nie, nie! Wiem, o co chodzi! Nie, nie, nie! O nie! Janusz, święta nie. Są! Czas miłości, pokoju i pojednania. Zabij karpia. Kochanie, tyle razy ci tłumaczę, co roku. Ja jestem zamiętki, rozumiesz? Zamiętki jestem. A ja co roku ci powtarzam, że taka tradycja jest, że aby się weselić, trzeba najpierw zabić. No weź młotek i go stuknij. Nie! Ratunku! Nie! Puść! Nie! Boże, kurwa.
albo ten karp gada, albo to był ostatni kieliszek w moim życiu. A pewno, że gada, w końcu święta są. Ty, Janusz, on gada. A, to dobrze. Ty, Janusz, ale co? Tak czy siak, no trzeba go zabić. Nie, ratunku, policja, nie chcę umierać. Janusz, weź to ode mnie. A daj spokój, sama zabij tego mutanta. Mutanta? Wypraszam sobie, karp to ryba królewska jest. Janusz, wiem, mam, wrzućmy go do wanny. O tak. O tak. O tak. O tak, razem z suszarką. O nie. Nie, 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 poczekajcie chwileczkę. Co? Ja nie jestem zwykłą rybą. Ja spełniam życzenia. Co? Na ściemnia. Naprawdę? Tak. Ale tak wszystkie? Wszystkie. Poczekaj, dajmy mu szansę. Chcę być piękna. Tego akurat nie mogę. Ty, no. Trzeba go zabić, mówię ci. Nie, 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 postaram się, postaram się. No, no. Ta-da! No i co? No, no. Powiem ci, że gdybyś była rybą, to bym cię zaprosił na tarło. No nie. Tak. No pewnie, że nie mówiłem, że ściemnia, no. Trzeba go zabić. Tak, bo tobie to tylko się Siudorczukowa podoba. Co? A skąd to nie wiesz? On blefuje, blefuje. Na zakupach razem byli. Co? Torby jej niósł. Co? Trzeba go zabić jednak, wiesz co? Patrz, jakiego karpia strzelił. Żeś znowu Janusz święta spieprzył. Co? Jak co roku Janusz sranusz. O nie, to za mną za daleko. Dawaj mi go. Bańki? Co? Bańki? No. Bańki? Janusz, nie. W tym roku ja się tym zajmę. Ale chwileczkę, momencik, dokąd ja jestem prowadzony? Chwileczkę, momencik, nie działajmy pochopnie, czy można stąd zatonić na miasto? Nie, może jakiś kompromis, może kotlety sojowe? Nie, tylko nie młotkiem, błagam, tylko nie młotkiem! No, zabiłam i po sprawie. No wiesz, ale w końcu to twój mąż był. Tak, państwo słyszeli, Wigilia, no to jednak jest cześć, problem. Cześć, Żeju, a co ty tu robisz? Jak to są? Wiadomości prowadzę. Czy wiadomości? A ja? Co, a nie można? A chwowadzisz. No i ciebie też. A ty co taki zdołowany chodzisz? Co się stało? Proszę cię, nie namawiaj. Co? Co jest? Gadaj. Mówię ci przecież, kurczę, powiem ci. Co się stało? Co się stało ciebie? Chcesz wiedzieć? Chcesz. Ale jesteś zdrowy od razu? Jestem przygotowany. Rocznica ślubu się zbliża. A, sumienie dopadło. A mówiłem ci wtedy, widziały gały, w co się pakowały. Tak, z rana jak się obudziłem. Bez sensu obudziłeś po tej imprezie, od razu żeście stali przed ołtarzem. Czy niepotrzebnie chlapnąłeś to tak? Bo ja myślałem, że ten gościu się pyta, czy się wina napije. Widziałem, żeś spróbował tego Bożole, jak cię skrzywiło. Żeś wyjechał z tego kościoła, ci drzwi otworzyli, jak cię sypnęli tymi miedziakami, to się wszystkie w powietrzu wyzbiera. To nic! Jak sypnęli ryżem, to moja stara wszystek ryż wciągnęła. O. Nosem! Tam jeszcze poszło kilka kostek brukowych od maniotowskiego do kościuszki. Nowy asfalt. No właśnie. Szkoda, że ci światłowoda nie wciągnęła. Byś miał internet bezprzewodowy. No, ale też nie można mieć wszystkiego, także co ci zrobić? No. Chociaż patrząc na jej gabaryty, można uznać, że to wszystko. Wszystko to ona zasłania, a nie wiesz. Jak wyjdzie na dwór, to nie wiadomo, czy się chmurzy, czy to noc. Ale raz osiedla uratowała przed burzą. Wszystko przyjęła na plecy. Dobra. Bo ja tu dobra, mam wiadomości. Dobra, to gadu, ja będę szedł, wiesz, i się spieszę, bo na dole mam zaraz telefon, zaraz poprowadzi. Ponoć koleś się rozchorował, albo ma się rozchorować. A, ma się. Ma się. No, to dobrze. Także ja będę leciał, to uważaj na siebie. Dobra, będę patrzył. Co ty gadasz? Będę patrzył. Aha. Dobra, na razie. Proszę państwa, wracając do wiadomości, wiadomość taka trochę w klimacie mojego kolegi Cześka. Przeżyjmy to jeszcze raz. Być może z państwa już część jest po, niektórzy przed. Tradycyjne polskie wesele. Także
uroczystość bardziej, weselna, ślub, może bardziej nawet coś w tą stronę. Przed Państwem kabaret Nowaki. Halo? Tak, księże biskupie, tak? Będę za 15 minut, tak? Nawet za 10, no. Bardzo się spieszę. Dobrze, tak? Będę na pewno. Do zobisku. No. Witam serdecznie, widzę, goście już są, czyli możemy zaczynać. Staszku, bardzo proszę. Staszek, podgoń! Stop, Staszku, stop. Czy ktoś może podnieść pannę młodą? No bardzo proszę, no, proszę podnieść pannę młodą, pomóc jej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, chodź moje drogie dziecko, no chodź. Czy za mąż wychodzi? No, później będzie jeszcze gorzej. No chodź tu, aleś orła wywinęła, no. Taki biały orzeł na czerwonym tle, no. Dobrze, moja droga, już jesteś, tak? Dobrze, no, czyli możemy zaczynać, się troszkę spieszę, dobrze. Czyli, moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć... Ale proszę księdza, nie ma jeszcze mojego narzeczonego, no. Dobra, Bóg nam to wybaczy, który się podoba? No wie ksiądz? A to nie grzech? Grzech to się spóźniać, moje drogie dziecko, no. A ten to będzie taki w zastępstwie, taki dubler, tak? Jak młody przyjdzie, to się go podmieni. No, który się podoba? No to ten, co mi pomógł tam. No. To szybciutko, no szybciutko. Ja zapraszam pana bardzo. Proszę mi pomóc. No chodź. No! Ale ty przyszłej żonie nogi nie podstawia już tu. Chodźcie, drogie dzieci. No szybciutko czas nas goni. No chodź. No. Jakąś marynareczkę mogę jeszcze czasem na ten ślub, no ale rozumiem, nowa moda. Dobrze, no, czyli możemy zaczynać, tak? Czy masz tu przedłużenie twojego głosu będzie, no. Dobrze, czyli co, możemy zaczynać, tak? Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć się... Stop! A, no, jak się człowiek spieszy, u spowiedzi przedślubnej był? Nie. No właśnie, Asia, chodź. No, chodź. Jak każdy Polak, no dobrze, słuchaj, no teraz powtarzaj za mną. Ostatni raz na spowiedzi byłem. Głośniej. Ostatni raz na spowiedzi byłem. Się nic nie bój, to jest tylko ty i Bóg tutaj. Tu nie widzę jedzenia. No, dobrze. Obraziłem. No i teraz te grzechy? No, wymieniasz, no. Przed grzechem trzeba było tak zrobić, no. No dajesz, no, te grzechy, no szybciutko. No, no dość dużo ich było. No, to wymieniasz, no co tam było, no. Nie wstydź. Zgrzeszyłem, no. Jak z każdym. Masz listę najczęściej popełnianych grzechów przez Polaków. No. Które? Popieram PZPN. Ja nie wiem, czy ci tu Bóg pomoże, no. No dalej, co tam jeszcze? No wybieraj, które. Oglądam modę na sukces. A powiedz mi, rozumiesz, o co nam chodzi w ogóle? No, przy którymś tam się odcinku zgubiłem. To jeszcze większy grzech, no. Dobrze, które jeszcze? Ciągnę kablówkę na lewo. Dobrze. Zdarza się. No, pamiętaj, że oni kontrolują tylko weekendy, no. No i coś jeszcze? I nie płacę abonamentu telewizyjnego. Nie przejmuj się, 99,9 Polaków ma ten grzech. No. Dobra, to teraz pokuta, czekaj, nagrzeszyłeś trochę. To według taryfikatora to będzie od 400 do 500 zł na remont dachu kościoła i 10 karnych zdrowasiek. Przyjmujesz czy kierujemy sprawę na synod biskupi? Kierujemy? Może. To po ceremonii wypiszemy tam potrzebne papiery, dobra? No, chodź.
Chodź na miejsce, dobrze. Dobrze, stajesz na miejscu, gotowi? Tak? Czyli co? Możemy zaczynać, tak? Dobrze. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć świętym rodzajom marzyńskim. Proszę księdza, ale my przygotowaliśmy sobie takie wyznania i chcielibyśmy sobie je powiedzieć. No, no to ja pierwsza. No, szybko, dobrze? No, no. Kochanie. Kiedy cię pierwszy raz ujrzałam, biegałeś pijany po pokładzie samolotu. Uwielbiam w tobie to, że jesteś taki szalony i jednocześnie trochę męski. Naprawdę świetnie wyglądasz w moich rajstopach. To, że depilujesz dla mnie całe ciało, naprawdę jest wyrazem twojej miłości do mnie. I wiedząc, że kochasz żeglarstwo, chcę być twoim cichym portem na wzburzonym morzu życia. No, żeglarzu, teraz ty, no. No. Jest jakaś lista podpowiedzi? No, kawalerski, no. No, jak byś zgasł. No. Szybciutko. Kochanie, nie pamiętam naszego pierwszego spotkania. Coś kojarzę. Że w samolocie. Kocham cię za to, że tolerujesz moje bieganie po osiedlu na Golasa. Ja to wezmę, będę miał dowód. Dobrze. Czyli co, możemy, tak? To do puenty. Dobrze. Przepraszam. Tak, księże biskupie? Tak, już praktycznie siedzę w samochodzie. Już minąłem pierwsze rondo. Tak, wezmę kremówki, znaczy się frankfurterki. Wezmę, no, będę na pewno. Do zobisku. Przepraszam. Panie Boże, wiem, że zgrzeszyłem, skłamałem, moja wina, na maksa moja wina, ale się spieszę, pogadamy wieczorem, no. Dobrze. Dobrze, to powtarzaj za mną. Ja, Katarzyna Bielosiewicz, Łukasz, zamężę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę do śmierci. Powtarzaj. Ja, Katarzyna, biorę sobie ciebie, Łukaszu, za męża. Sprawniej proszę. Ale ja chciałam, żeby było tak z uczuciem. Zaraz będzie z ostatnim namaszczeniem, no. I ślubuję ci miłość i wierność i uczciwość małżeńską. No szkuria! Dzień dobry! O! Wszyscy już są, widzę! Przepraszam najmocniej! O, i ciocia jest! I umorska kochana! Fajnie, fajnie! Przepraszam, na kawalerski się troszeczkę zasiedziałem, no. To ksiądz tu? To kto skoczył po flaszkę? A to co, świadek? Tak, ale on świadek. Nam tak pomagał. Świadek. A, jak pomagał, to gratulacje się należą, gratulacje, prezent by się przydał. Miałem kwiaty tutaj jakieś z kawalerskiego jeszcze, ale o, takie coś zostało. Dziękuję straszliwie mocno, ogromnie. Do cioci Halinki, proszę, zapraszam. Brawa wielkie! Czy co, możemy, tak? Tak. Tak. Czy ty tak? Tak. Czy ty tak? Tak. No to się pocałujcie, no. Ale piękny ślub. I ksiądz taki fajny, nie? Fajny, fajny. I na kawalerskim tylko on ze mną biegał po osiedlu. To był kabaret Nowaki, a teraz wracamy do naszych szalonych wiadomości. O, aż się boję czytać, bo czas na wiadomości kulturalne. Nam od razu oglądalność nie spadła, także... A jako, że jesteśmy przy kulturze, to oczywiście nie można zapomnieć o wielkich Polakach.
Mickiewicz, Słowacki, Dostojewski. Myślę, że już czas, żeby zaprosić na scenę grupę Mozarta! Wy jesteście ta grupa Mozarta, tak? Tak, tak zagramy tak, teraz tak. Państwu, dziękuję. Zagracie na tym, na tych pudełkach? Gra na tym? To się takie, to? Proszę pana, to pudełko, skrzypki. To są skrzypce. Skrzypki, to jest to. Jest, to jest kopia instrumentu Antonio Stradivariusa. No, współczesny instrument wybudowany przez europejskiej klasy lutnika. Lutnika, znałem tak. Kiedyś jednego lutnika. Nie wiem, czy już mówiłem. Ja nie pamiętam. A jak on w piłę lutował, walił takie bramy normalnie z 2 metrów. Rasiak, buduje świetne altówki. Rasiak z 2 metrów to Panu Bogu w okno wali. Ja mogę pana na tym nauczyć grać. O, bo tak? To, tak. Bo ja to zawsze chciałem. Natomiast ja pana nauczę, ale co ja z tego będę miał? Aha, co ja mogę panu dać? Na przykład taki wisiorek. Nie bardzo, dobra. Nie jestem okay. Zainteresowany. Nie jest pan zainteresowany. Pracę, może mi pan dać pracę? No widzę właśnie, że tutaj kokosów nie ma, także... Co ja mogę tutaj? Ja nie, sam nie jestem tu dzisiaj przelotem, ale... O, ja wam to zrobię tak. Ja pan mnie nauczę, a później pan sobie zapowie jedną wiadomość taką, o, bardzo ważną, albo zapowie pan kolejny. Tak? Tak, może pan, o. No to dobra. Nigdy pan nie zapowiadał, ja też do dzisiaj nie. Dobrze. Proszę pana, żeby... No to tego, to pan spojrzy tam w górę. O, jest, ładnie, góra. Nie, nie, cały czas. A, cały tak? Czas. I teraz brodę tu. Co? A, docisnąć, tak? No. No nie. Niech pan kładzie. Tam. A nie masz poduszki tu jakiejś? Dobrze. Tak? Dobrze jest, dobrze. Luźna ta ręka, luźna. O, bo ona jeszcze trochę po imieninach jest. A ja, nie, to faktycznie jak się trzęsie, to jest dobrze, bo się ładnie wibruje wtedy. O, właśnie. Mhm. Wibruje dobre. Się, to dobre słowo, dobra. Wibruje. Proszę jeszcze jedno. I to tak długo trzeba trzymać? Chwileczkę jeszcze. Teraz tak, to pan odda kolegom na chwilę. Nie, 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 ja, tylko nie ma kolegów. No dobra, dobra, da mi radę. Ale to pan weźmie inaczej tą siateczkę jakoś. Ja, tak, o. O, na nadgarstek. Nie tak, bo jakoś... Nie, no proszę. Znaczy ja siatkę to ja umiem trzymać. Pan mnie uczy jak na tym pudełku grać. Ten, zaraz. Tego kija, tak o, właśnie, złapie. Kija, o. Kija. Tak, tak pan zrobi, tak. Jakby pan chciał, no nie wiem, tak pan złapie. Tak. Chciał zrobić coś. Podrapać coś, tak? Podrapać to inaczej. Dobra. To bardziej bym się po nodze drapał to. Jeszcze nie, sekundę, tu niżej. Nie, pan jest. Tutaj. Dobra, dobra. Tutaj, na to. Tak? Tu. No dobra, to ja mam to, tak, widzę nawet. Gdzie celownik jest? I co teraz będzie? To był program z cyklu Mam talent, nie mam pracy. Gratuluję. Można, można. Można, gratuluję. Dziękuję bardzo. A pan ile się uczył na tym grać? Uczę się, 33 lata. No, a ja w 3 minuty wszystko zobaczę. Ćwiczcie!
Madry. Hare, hare. Hare, rama. Hare, rama. Rama, rama. Hare, hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare, hare. Hare, rama. Giżycko. Wypoczywających na plaży turystów wystraszył nisko lecący nad jeziorem rosyjski odrzutowiec F-16. Zawiadomieni o tym fakcie, policjanci przybyli migiem. Podkarpacie. Rozpoczął się... Dopiero jak... Czy później? Podkarpacie. Rozpoczął się strajk rzeszowskiej stoczni. Stoczniowcy domagają się dostępu Rzeszowa do morza. Jeżeli rząd nie spełni ich oczekiwań, stoczniowcy zapowiadają włączenie obwodu kaliningradzkiego do Śląska. Szałowe te wiadomości się robią coraz bardziej, szczerze. Dobrze, proszę Państwa, teraz mamy dla Państwa specjalną niespodziankę. Już na zasadzie na lądzie wszystko zostało odkryte, a nam udało się odkryć coś być może, czego Państwo nie znacie. Jeżeli znacie, to sobie utrwalicie. Warto zapoznać. Także przywitajcie ich serdecznie, ciepło. Przed Państwem kabaret prosto z Zielonej Góry, kabaret Chlynur. Ale ja nie wiedziałam, że wybierze. Proszę! Proszę, jak proszę! Dzień dobry! O. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Bo ja tu widziałem przez okno, że Państwo się starają o dziecko. Chwileczkę, to jest nasza prywatna sprawa. No, jakby była prywatna, to by były firanki zasłonięte. Proszę Pana, może się staramy, a co Panu do tego? No, przychodzę z pomocą. No wie pan? No, dziękuję, radzę sobie. No, widziałem przez okno. Proszę normalnie, pana. Normalnie pół osiedla musiało dopingować. Sąsiad, gola! Sąsiad, gola! Ale ja w ogóle nie w tej sprawie. No bo to ja po to, nie no w tej sprawie. To chodzi. Ja w sprawie adopcji. A, pan z ośrodka adopcyjnego.
Tak jakby. A gdzie dziecko? Tutaj. Mamo, tato, jestem Krzysiu. Ta-da! Panie, panie Krzysztofie, Krzysiu. Panie Krzysiu, pan się trochę nie nadaje do adopcji. No ile pan ma lat? 12. Przecież niemożliwe, żeby miał pan 12 lat. No dobra, dobra, nie mam, nie mam. Ale jak państwu zależy, to kończę w marcu. Panie Krzysiu, jak ktoś ma 12 lat, to chodzi do 5 klasy. No, no, no. I ja mogę w 1000. W 6 nie byłem. Trochę się nie dziwię, panie Krzysztofie. Krzysiu, no. Panie Krzysiu, czy pan się widział w lustrze? A, ten wąsik jest sztuczny. Niespodzianka. To po co pan go doklejał? Bo mnie chcieli fajek strzelać. No to pan pali, Krzysiu, no. No palę, palę, no. Palę, ale piję z butelki. Się nie oduczyłem. Czyli pochodzi pan ze Śląska. Panie Krzysiu. Tak. Pan wygląda na co najmniej 30 lat. Pan ma zarost. To się zetrze. A tu przytulania. Słucham? Nie, nie, nie. Nie. Przytulania. Nie, nie, tego już za wiele, proszę pana. Tego, ja sobie wypraszam, proszę pana. Przepraszam. Tato. Tata. Kochani. Tata. Krzysiek! Krzysiek! To jacyś pana koledzy? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ciszej tam, człowieku, tu ludzie mieszkają. Proszę pana, a wyjdzie Krzysiek na dwór? Nie. Nie, nie wyjdzie. Chłopaki, mam szlaban. Szlaban mam. Nie masz żadnego szlabanu, to znaczy nie ma pan żadnego szlabanu. Mamo, mamo. I co krzyczysz na pana? Panie Krzysiu, tatuś nie chciał. To znaczy, kochanie, powiedz coś. No co ja mam powiedzieć? Ręce opadają. Bo jak ściągnę pasa, gówniarzu. Michał, jesteś okropnym ojcem. Jakim ojcem? To jakaś znajda jest. Nie? Wystarczy tego, tego już za wiele won? Nie, nie, pan Krzysiu zostaje. I to się mnie podoba. Ty się zupełnie nie nadajesz na ojca. I na nim będziesz ćwiczyła, aż się nie dorobimy własnego dziecka. Dobrze, ale to ty go kąpiesz. Proszę państwa, wszystko tu się może wydarzyć, wszystko się dzieje oczywiście na żywo, nie podlega żadnej korekcie. Są nowe grupy społeczne, które włączają się teraz. I słyszałem, że i gospodynie wiejskie, i gospodynie miejskie, i gospodynie niemiejskie, i ogólnie gospodynie zaczęły oglądać. Wszyscy styci, trans też, także i inne tam nafie. Także proszę państwa, słyszę jakieś głosy, co? O! Niech zgadnę. No. Kolędnicy. Dawaj stówę. Dawaj stówę. Stoi. To była piątka. Płaćcie abonament. Płaćcie abonament. Płaćcie abonament. To stówa by była jeszcze 50 razy. Proszę podtrzymać pana Turonia. Będę cię. Zawsze chciałem podtrzymać Turonia. Uwaga. Jasiowski muzyk spod Bytomia. Wydobywam dźwięki każdego dnia. A tam na wierchu słoneczko lśni. Żonka się krząta, syneczek śpi. A urodził się w Bytomiu, bez to jo jest puk pichanyc. Mam na imię Michał, mam familia w Tychach.
Ja je powoł, ja kibicuję Szumbierkom. PZPN! PZPN! Szanowni Państwo, ja pochodzę z Warszawy, nazywam się Bolek Błaszczyk, przyjechałem obecnie do Państwa z Otwocka, z Mazowsza. Nie no, dobra, dobra. Z kuli tego, że my są w Bytomiu, tutaj w Bytomiu, życzymy Wam miłych świąt oraz... smacznego! Czekajcie, chłopy, bo co byście tak z gołymi rękoma nie wyszły, macie tutaj... No, bo będziesz miał wklepane chłopy. Od firmy, proszę bardzo. O. Bardzo proszę. Ty, kuściutki też masz. Dzięki. Poprosimy Turonia. Weźmiesz go. A, ja go zostawię. I się zaprzyjaźnimy. A wiesz co, ja ci powiem jeszcze? To był program Mam talent i mam pracę. Można? Proszę Państwa, doszły nas słuchy, że podobno nasz program oglądają także intelektualiści. Nie wiem, czy dać temu wiarę, czy nie, ale proszę Państwa, dlatego mamy specjalnie dla nich również informacje. Ostrzegam, będzie trudna. Wrocław. Szok, niedowierzanie, sensacja. Po 28 latach w piwnicy przy ulicy Jaworowej we wrocławskiej dzielnicy Krzyki odnaleziono znanego opozycjonistę Krzysztofa Matczaka, pseudonim Powielacz. Jak twierdzi, ukrywał się tam od roku 1981, myśląc, że nadal trwa stan wojenny. Nieoceniona w tak długim ukrywaniu okazała się pomoc Heinricha Schuberta, który w tej samej kamienicy siedział od czasu oblężenia Breslau. Tej radosnej chwili nie dożył Franciszek von Baden, Austriak, który ukrywał się tam przed pruską armią. Przed śmiercią zdążył pochować niejakiego Zdenka Husaka Kulwę, Czecha, który ukrywał się tam przed Austriakami. W ostatnich minutach Zdenek za pomoc w ukrywaniu podziękował Polakowi, Świętopełkowi z rodu Piastów, który się w tej piwnicy nie ukrywał. On tam po prostu miał metę. Także taka trudna informacja kulturalna. A teraz jesteśmy tolerancyjni, dlatego jest tu miejsce dla każdego. Chcielibyśmy teraz zaprosić Państwa na spotkanie z bardzo ciekawym człowiekiem. Jest to człowiek, który należy do tradycyjnej grupy Polaków takich narzekających, wiecznie jątrzących, wiecznie nie tak, wiecznie nie to, nie tamto. On, ja go nazywam takim trochę komunistą starej daty. On już się czerwony urodził, w zasadzie pierwszy sukces miał na porodówce, bo doniósł na kolegę z inkubatora. I tak mu już zostało. On nie napisze kilka donosów dziennie, to nie byłby sobą. On tu za chwilę wejdzie, powie wam o sobie. Przywitajcie go ciepło i serdecznie. Zapraszam! Bardzo dobry, przy mikrofonie się pojawiłem. Brawa należące się, proszę bardzo. Witam serdecznie. Z racji tego, że dojście do mikrofonu mam, powiem wszystkim, wszem i wobec, proszę bardzo, będę kandydował na prezydenta w tym państwie. Proszę bardzo. Dobra, w takim razie, jeżeli władza jest na sali, niech wie, że opozycja nie śpi. Proszę, song dla wszystkich rządzących w tym kraju. Proszę bardzo, jedziemy, proszę bardzo. Wam, bam, babu, bu, babu, wam, bu, 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 wam, bum, babu, bu, ba. No bardzo prosty refren, powtarzamy, proszę bardzo. Dobra, młody, jedziesz, taki będzie prezydent, proszę bardzo. Śmiało! Wszystko bardzo łatwiej. Czasem zwalnia i gdzie dwójka ścieży. W pewnej gminie na uboczu, w centrum, na obrzeżu. Tam gdzie absolutną władzę w rękach trzyma wójt. Nawet sam przestaje wierzyć, że się stanie cud. Nie ma rzeczy niemożliwych, rzeką płynie miód. Wzór na układ okresowy, a plus replus swój. Karty dzieli się pod stołem, a w rękawie as.
99% w gminie katolików. Nic tu nie załatwisz bez łapówek układzików. Bardzo dobrze prosperuje autoryzowany mały sklepik z kopertami Food and Bath Company. Nie ma rzeczy niemożliwych, że rzeką płynie miód. Wzór na układ okresowy, a plus repus. Sandy dzieli się pod stołem, a w rękawie aż taki polski nasz grajdołek. Kto tu czysto gra? Taki będzie prezydent. A teraz solo na strunach głosowych. Grupę Mozarta! Jakby coś nie jestem obok. Cztery. Zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. No. Jak widać, niebezpieczny zawód, no niestety. Proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli swoje telewizory, chciałem Państwu powiedzieć, że nie, to nie jest pomyłka. Oglądacie Państwo specjalne wydanie wiadomości, neonówka wesołych wiadomości. Prowadzę je ja, zwykły, szary człowiek, który zawsze chciał to zrobić. Także, proszę Państwa, bo jest tylko taka sprawa, że ja muszę powiedzieć mojej żonie, że właśnie, gdzie mnie teraz nie ma. Ja po prostu zadzwonię tylko do niej, bo jest tu telefon służbowy, więc mam okazję sobie wypstrykać. 07, a nie, to jest przyzwyczajenie. To jest tutaj, dobra, o. No, halo? Mąż mówi, twój, tak. Co się dziwisz, że mąż dzwoni? No dzwoni, no co, skąd? Z telefonu, no. Z czego się dzwoni? Z budki, tak, z budki. Ty dzwoniłaś kiedyś z budki. Słuchaj, bo tego, nie będzie mnie na kolacji, bo teraz prowadzę wiadomości, no, w telewizji, także...
Jakie wiadomo? No wiadomości w telewizji, no. No to se zobacz, no. No, o, zobacz, tak. Sąsiad ma firankę uchyloną? No to zobacz, o, widzisz, macham ci teraz, zobacz, o, widzisz? Można, można, mówiłem, że się wybije, tak, tak. A ty nigdy we mnie nie wierzyłaś. Słuchaj, bo jest taka sprawa, co ty robisz w ogóle? Aha, bęben sprawki wyciągasz? Aha, aha, dobra, ty, a te płytki w łazience położyłaś? No to... Ja. No to foguj, a nie se bęben wyciąga. Aha, jeszcze te... Dzidek mnie spotkał, bo podobno tam ma problem w swoim maluchu, bo coś mu tam rzęzi, no nie wiem, tam na panewkach albo na korbowodzie tam. Zeszłabyś na dół, on tam grzebie, teraz byś mu pomogła trochę, no. Pod blokiem jest, tak, tak. Dobra, dobra. Co, z czym masz problem? Dobra, jak ja przyjadę do domu, to ci tego guzika przyszyję, no. Dobra, dobra. No. Wszystko sam muszę robić, no dobra. Nie, nie rozerwę się, no tutaj wiadomości, misja, wiadomo. Dobrze, proszę Państwa, wracamy do naszych wiadomości. Jesteśmy troszeczkę w kręgu tradycji, a oczywiście największą polską tradycją ostatnimi czasy jest strajkowanie. No nie obyłoby się bez rankingu. Mam tutaj taki ubiegłego tygodnia ranking top 5 strajków. Także na miejscu piątym górnicy, spadek z trzeciego. Można, brawa, także... Wow. Miejsce czwarte, z miejsca czwartego pielęgniarki. Na miejscu trzecim, uwaga, niespodzianka, awans z 83 miejsca, bibliotekarki. A. Wszystko za sprawą jednej bibliotekarki z Suszca, która zatrzasnęła się w toalecie. I wszyscy myśleli, że się strajk zaczął po prostu. Na miejscu drugim, no w końcu, po kilku latach spadek z pierwszego, stoczniowcy. A, tak. No i proszę Państwa, niespodzianka, niespodzianka, miejsce pierwsze w tym tygodniu, policjanci, yeah. Policjanci. Ostatnio strajk policjantów został brutalnie stłumiony przez policjantów. Policjanci byli oburzeni. Jednocześnie okazało się, że to był największy sukces policji w tym roku. A listę opuścili melioranci i wodociągowcy, którzy powiedzieli, że mają to wszystko w pompie. Proponuję Państwu takie mocne, silne kino. Klasyka kina śląskiego, Gwiezdne Wojny! Father. Oh, hopie. Co ty fanzolisz? Jaki los trafił twego fatra? Ja! Powiedział, żeś to ty go schacharzał! Ja jestem twoim fatrem. O nie, hopie! Tak, hopie! O nie, hopie! Tak, hopie! O nie, hopie! Tak. Hopie.
Nie wieszaj mi tu nudli na uszy. A kaj twa szwestra? A tam! Leja pod hasiokiem. Co robi? No Leja pod hasiokiem, no. No. Luk, chłopie. Dociekaj się do mnie. Podaj mi gitała. Poznaj ciemna strona mocy. Pójdź do mego pawiloka. O nie, chopie! Tak, chopie! To się piernie nagrał w skeczu po śląsku. A teraz powoli zbliżamy się do już takich kolejnych części naszego programu. To, na co czekają mężczyźni, na co, czego nie rozumieją po części kobiety, ale chociaż nie wszystkie. Czas na wiadomości sportowe, także poprowadzi je mój kolega Darek, który się tu zbliża. Halo Darku. Pałeczka. Daję. Wiadomości sportowe, Dariusz Szpakowaty. Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała mecz bez przeciwnika. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. Polacy pozbierali się dopiero w drugiej połowie, bo do przerwy przegrywali. Mogło być brawa. Do przerwy przegrywali. Jingle, brawa. Momencik, jingle. Brawo. Zakończył się turniej piłki nożnej o puchar przyszłego prezydenta Bytomia. Był tutaj już. W finale tegoż turnieju spotkały się dwie drużyny. Pomorze Piekary Śląskie i chodźcie gramy i brakuje nam jednego Sosnowiec. Niestety z powodu żenującego poziomu meczu sędzia zakończył mecz w 26 minucie. Momencik, jingle dopiero brawa są. W 26 minucie jingle brawa są. W 26 minucie. Brawo, oczywiście. Jako, że się zbliża olimpiada zimowa, olimpijskie kółka. Jak dobrze policzyłem z 16. To były wiadomości sportowe, Dariusz Szpakowa. Proszę Państwa, jako że był sport, teraz to, na co wszyscy czekają tak naprawdę oglądając wiadomości, czyli prognoza pogody. A prognozę pogody poprowadzi, no niestety... Prognozę pogody poprowadzi w zastępstwie, ponieważ Jarosław Kret jest głęboko pod ziemią w Wieliczce
jego przyjaciel, kolega, brat Adam Rodosz. Dobry wieczór państwo. Proszę państwa, pogoda na ten rok była wspaniała. Tutaj i w Flandrach Wschodnich na zachodzie było tak ślicznie, że aż nie uwierzyłem. Natomiast tutaj na wschodzie było 13 stopni w cieniu pod gruszą. Zło! Koło gór w Alpach. Ciut wyżej było 14 stopni. Pogoda na Pomorzu widzów nad Bałtykiem. W tym roku pogoda nad Bałtykiem była tak cudowna, że aż nikt nie chciał w to uwierzyć. Pomiarowo 24. Woda w Bałtyku. Nie koniec! Łeba 21, 3 i 2. To będzie i tam woda 4. Wiatr około 30. No i tutaj Kołobrzeg minus 8. Jak to mówią kury, jajko zamarzają. Proszę państwa, w tym roku nad Bałtykiem było tak cudownie, ślicznie, pięknie, że plażowicze rozbijali się już tu koło Bytomia. Z racji tego, że każda pogoda musi się kończyć jakimś przysłowiem, zatem mówię, gdy śnieżek pada, wtedy agresja drogowców dopada. O-o. Adamowi się pogoda załamała. Jestem. Nowa sztuczka. Chciałem się dowiedzieć, co tam się pod bramą dzieje. Gdzie? Pod bramą co się dzieje? Jakieś burdy, hałasy, ktoś w bramę kopie. To przy bramie, panie. Tam są jakieś burdy, hałasy. Ktoś w bramę kopie. Ale spokojnie, jest tam święty Piotr, na pewno sobie poradzi. Spokojnie, ja go znam, zaraz pójdę wam to załatwię, także czekajcie tutaj, e? O. E, gruby, bo zaraz wyskoczysz na koniec kolejki. No, ja ci dam, że w ciąży. Czekajcie, ja idę z nim porozmawiać. O, idzie święty Piotr i bardzo dobrze, że idzie, się dowiemy w końcu. Bo... Szała. Co tam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, w zasadzie można by ich nazwać już Australijczycy. Dlaczego? Bo wracają jak bumerang. Czego chcą? Tego, co zawsze. Są niezadowoleni ze swojej historii, mają do was żal. Ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. Ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość, żądają zmian. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Zawsze ktoś musi podpierdzielić. No zawsze ktoś podpierdzieli, no. Taki naród, no. Idź, powiedz, że oddzwonimy. O, dobra, to ja pójdę tu do domofonu, żeby nie łazić. Słuchajcie Polacy, jest taka sprawa, że szefu mówi, że mamy wasze komóreczki, także jesteśmy i tak się dzwonimy, nie? W razie w uwalcie na błękitną linię. Ej, gruby, ja ci coś powiedziałem chyba, nie? Co myślisz, że przez grzymsik nie widzę? Aha, czekaj. Panie, jest problem. Polacy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to nam ten cały grajdołek rozwalą. Przecież oni nie użyli słowa rozwalą. A też zaczyna się na roz.
I dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję. W takim razie obiecajcie im coś takiego ekstra. O, może wizy do Stanów? Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. Słuchajcie, Polacy, jest tego, jest mała zmiana. Dla ciebie gruby żadna. Szefu trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać, ale zanim to nastąpi, muszą się wcześniej znaleźć moje klucze od bramy. I te miedziane zdobienia też. Gruby wyskakuj z reklamówek, już. No co się dziwisz, że wiem? Wiem. Dzięki, Judasz. Dobra, teraz na początek możemy wam obiecać tak, no, 3 miliony mieszkań do wybudowania. Autostradę do Bytomia. Z piekar. Znaczy to na razie taki pas awaryjny będzie. Bardzo. Ale zawsze coś. I na koniec coś ekstra nowego Windowsa 9.5 na dyskietce. Uspokoili się? A, dorzuciłem jeszcze dwie zimówki do Żuka. To... W takim razie, Skrybo, przybliżcie mi pokrótce historię tych. Jak oni tam? Polacy. Historię Polacy, proszę. 966. Chrzest Polski. I bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą. Na ślub mieszka z Dobrawą, Pamela, to ona nie była. Zresztą sam wiesz. Ja tam mówiłem, żeby jej na swoje podobieństwo nie robić. Dalej. Dobrze, że ją Dratewka siarą załatwił. To... Dalej. 1410 wygrana bitwa z krzyżakami pod Grunwaldem. O, i bardzo mi się to podoba. Jak podoba, panie, że ci krzyżacy to nasi byli. To myśmy bęcki dostali. Zresztą mówiłem, żeby ich czarnymi krzyżykami nie zaznaczać. Dlaczego? No bo wtedy łatwiej trafić. A poza tym jak klikniesz, to się wyłączy. Dalej. 1772. Pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. A można? Proszę bardzo. Widzisz? Panie, ale zaraz potem był rok 1939. Ojajajajaj. Ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Dalej. 1989. Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość. I od tej pory to już chyba same sukcesy. Tak jest. No nie do końca. Co? No nie do końca. Można by rzec, że dopiero magiczne lata 2005-2007 były normalne. Jak to normalne? Co no tak, no popatrz, no popatrz sobie. Rozpoczęto walkę z korupcją. Wprowadzono program solidarnego państwa. Wykryto układ. Chyba okresowy. Chłopaki, nie kłóćcie się. Ważne jest to, że są niezadowoleni. Tak. Dlatego ja proponuję na początek tych Polaków gdzieś przenieść. Najlepiej do Stanów Zjednoczonych. To najbogatszy kraj, będą zadowoleni, problemy się skończą. O, i bardzo dobrze. Stany Zjednoczone przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 966. Ślub Mieszka i Pocahontas. ...1410 wygrana bitwa z Cheyennami pod Greenwald, niedaleko Boston, Massachusetts. 1772 Kanada, Meksyk i maleńka wysepka pykcio dokonują pierwszego rozbioru Polski. 2005 do władzy dochodzą dwaj bracia, Jehu and Jarek. Co? To jak oni doszli do władzy, to zaraz wszystko upadnie. Po dwóch latach wszystko padło. Co jest z tymi Polacy nie tak, Święty Piotrze? Co jest z nimi nie tak? Nie wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tego. Czyli
Co? Może trzeba dać im więcej czasu na rozwój. O, ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradzi. Dobry, sprytne. Starożytny Egipt przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do strajku. Na czele zbuntowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jak leżysz? Powtórz, powtórz! No, ludzie, no przecież tak nie wolno mówić, no. No, powiedz to Polakom, na pewno cię posłuchają. Mam dość iść, powiedz, żeby szli do diabła. No co? Przecież tak. Oni tam odwracają. Powiedz, żeby szli jeszcze raz. No dobra, pójdę pod bramę i powiem, ale nie wiem, jak to robią, naprawdę. Uważaj na siebie, Peterusiuniu! Jakby coś, klucz pod słomianką. Znowu Lucyfer dzwoni, widzisz pan? Halo? 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 Bogu? Halo? Bogu, słuchaj, jest taka sprawa. Słuchaj, ja się bardzo proszę, ty, no nie przesyłaj mi tu Polaku, no. Proszę cię, ty, no czwarty tydzień chlejem. Proszę cię, naprawdę, kogo chcesz mi przyśleć, ale nie Polaku, proszę cię, naprawdę, po starej znajomości, proszę cię, naprawdę. Lucjan! Kogo chcesz mi przyśleć, nie Polaku, proszę cię, naprawdę. Lucjan! Boguś. Bogusiu. Lucjan, ale kogo mam ci przysłać? Nie wiem, kogoś spokojnego, nie wiem, może Czubównę. O. Albo kogoś spokojnego, nie wiem, może Czubównę. Albo kogoś spokojnego, nie wiem, może Czubównę. Trzy? Masz echo włączone. Ty walisz do sznura znowu. No to wal, bo cię słabo słyszę naprawdę, ty. Halo. Ciskasz sobie tą skarpetkę w ucho i... Słuchaj, Bogu, ale powiedz mi tak między... Ale powiedz mi, gadać tak i nie gadać. Ty, słuchaj, a propos, ty, właśnie, ty, może ty byś do mnie wpadł, odwiedziłbyś mnie, może byśmy sobie na komputerze w Diablo zagrali. Albo jak nie chcesz, to ja do ciebie na górę mogę zawinąć, ty, o. Ewa, niech jakiś jabłecik upiecze. Ty przy okazji węża pogramy. Już się widzę, jak do mnie na górę dotrzesz. No, ciekawe jak. Nawet nie wiesz, jakie to proste. Ty, Polacy mi zdradzili sekret. No, słuchaj. Walę z rana trzy kliny z Polakami i powiozą mnie windą do nieba. Zresztą już mi niosą suknie z welonu. No. Ja ci powiem, że ja z Polakami to na takiej imprezie, że ty, jak oni teraz piosenkę śpiewają, ty, mają taki hit lata, posłuchaj tego, co śpiewają, ty. I kolejna laska, kolejna dziewczyna, jedna napoczęta, drugą się zaczyna. Kto to śpiewa? Kto może jeszcze? Ja ci powiem, że ja się naprawdę nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. Nie wiem, może ja się wypaliłem, ty. Słuchaj, jak oni tu do mnie wjechali, ty, jak ta huzaria tu wpada, jak oni zaczęli śpiewać, to się urodził w styczniu. Ty, po trzech tygodniach nawet do lutego nie doszliśmy. Ja nie wiem, co oni za kalendarz mają. U nich co drugi dzień to Lucjana wypada. A później tylko słyszę, Lucjan! Co, nie postawisz?
Po pierwsze, to nie dzwoń do mnie w takim stanie. O. Co się stanie? W takim stanie nie dzwoń, pijany. Pijany dzwonisz? To ty dzwonisz. To kto dzwoni do ciebie? No ty dzwonisz, pijany, nie dzwoń więcej. A co się stało? Rzepka cię boli? Nie życzę sobie, żebyś pijany dzwonił do mnie. A, nie wiem, znałem, że cię w krzyżu łypię. Ty, słuchaj, a właśnie ty, a kurde, ty, co się stało? Ty, nie normalnie ty, ale numer, ty, nie uwierzysz. Akurat ja wierzę. A, no tak, ty. A, ale dasz wiarę? Ty, dasz wiarę, co się stało? Ty, kurde, normalnie Rusy mi gaz zakręcili. Nie przejmuj się nam też. A widzisz, a mi Polacy obejście zrobili. Czy co wy tam jakiś, znowu jakiś mecz oglądacie? Czy to transmisja z Sejmu? Takie krzyki. Ty, słuchaj, a właśnie, a powiedz mi, a koło ciebie dalej stoi ten taki blond farbowany transik Teletubbies? Tak. Ty, przekaż mu, że całe piekło z niego wali. Co? Całe piekło cię chwali. Ty, ale koleś ma styla, nie? Gdzie on się czesze, w KFC? Słuchaj, jeszcze taka sprawa jest do ciebie, była taka jedna, nie, ale powiedz mi, o właśnie Bogu, powiedz mi, takie pytanie mnie nurtuje, takie trochę, wiesz, ale dobra, ty powiedz mi, co z nami będzie, kiedy spotkamy się na zakręcie? Ja ci światłami mignę. A, że za rogiem stoją? I za to cię szanuję, powiem ci, naprawdę. Powiedz mi, a to nie od ciebie ktoś chce jaja u mnie na drzwiach zrobił? Co się stało? No ktoś mi na drzwiach napisał K plus M plus B. O, no proszę cię, to są szkolne żarty, naprawdę. No tak się konkurencji nie wykańczy. Nie spodziewałem się tego po tobie. Dobra. Ty, czekaj. Słuchaj, ty. Muszę kończyć, bo Polacy mi kocioł rozkręcają. Panie, byłem właśnie, rozmawiałem z Polacy. Prosili o jeszcze jedną szansę, powiedzieli, że się poprawią, już rozpoczęli akcję Wszywka, oddali wszystko, co mieli, Atlantyda się znalazła. Dobrze, w takim razie ostatnia szansa, masz jakiś pomysł? Tak, ja proponuję zrobić to, co zazwyczaj działało. Proponuję przenieść ich do starożytnego Rzymu. O, i bardzo dobrze, starożytny Rzym, ostatnia szansa, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 753 rok przed naszą erą, cudownie ocaleni przez wilczycę dwaj bliźniacy. No, proszę Państwa, w ten sposób można powiedzieć, że doszliśmy do końca naszych wiadomości. Było mi bardzo miło i przyjemnie Państwa tutaj gościć. Mam nadzieję, bardzo, że jeszcze wróci. Czy Pan tutaj niczego nie ruszał? O, Pan Piotr Karaśko! Tak, jak tam, odblokowała się spłuczka? Tak, wykaraskałem się. Wykaraskał się Pan. No, to miło było, że tak powiem. Nie, ja tu nic nie dotykałem, wszystko Pan ma, także... A wiadomości jak? Nie no, świetnie Pan wypadł. Tak? Naprawdę, super, o! Wszyscy zadowoleni, że niech Pan posłucha. O, proszę. Dziękuję. Szał! Naprawdę szał. Także już tam premia na Pana czeka, także niech Pan idzie, także tak. Dziękuję tak, serdecznie. Jest premia, premia czeka u prezesa. Premier czeka u prezesa, nie? Ale...
co zrobić, no inaczej się nie pozbędziesz, tak? Proszę Państwa, na koniec chcielibyśmy Państwa pożegnać czymś bardzo tradycyjnym. Zastanawialiśmy się, co zagrać na koniec i postanowiliśmy Państwu zagrać najbardziej znaną polską pieśń świąteczną. Zapraszam! Znamy to wszyscy, śmiało! Tak jest, pytam, pokażcie całej Polsce, że tu jesteście. Oni teraz siedzą przy stołach i jedzą. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year will save me from this, I gave it to someone else. Ręce w górę, śmiało! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year will save me from this, I gave it to someone special. Drodzy Państwo, tutaj pytam i przed telewizorami. Od środowiska kabaretowego wszystkiego najlepszego. Bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze. Wesołych świąt, zdrowia! Kochajcie polskie kabarety. W dzisiejszym wieczorze wystąpili kabaret Paranienormalni, Grupa Mozarta, kabaret Nowaki, kabaret Chlynur, zespół Żarówki i prowadząca ten wieczór kabaret Dronówka. Drodzy Państwo, to ładna melodia, ale my chcielibyśmy ją zaśpiewać po polsku. Na pewno znacie słowa. Tyle mamy pięknych kolęd. Zaczynamy. Witamy. Trzymamy za słowo, śpiewajcie razem z nami. Uwaga! Przybierzeli do Betlejem.